Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam. Przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy jesteś Ty tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, nasze spotkanie opłatkowe przypada w bardzo ciekawych czasach. Ciekawość tych czasów nie tylko nakreśla pandemia, ale przede wszystkim duch świata, który po trochę nas zadziwia odrzuceniem wartości, przeraża grzechem przestrzeni publicznej, czy wreszcie atakiem na autorytety. Na naszych oczach do głosu dochodzi zło, które porywa za sobą wielu ludzi, wmawiając im, że dotychczasowy system wartości należy zmienić. Zapewne nieraz zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje, co jest tego przyczyną. Po 2000 lat głoszenia Ewangelii dostrzegamy, jak bardzo mało jest ona znana, jak bardzo mało jest realizowana w codziennym życiu. I chociaż została przetłumaczona na wszystkie znane języki świata, jest ogólnie dostępna i zapewne znajduje się w każdym chrześcijańskim domu, to jednak wydaje się, co niestety stwierdzamy z wielkim smutkiem, jest mało albo w ogóle nieczytana. A przecież wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Święty Hieronim w komentarzu do księgi proroka Izajasza powiedział: spełniam to, co mi zostało polecone przed posłusznym przykazaniu Chrystusa mówiącego: badajcie Pisma. Aby papież, biskupi i prezbiterzy wskazywali wierną drogę postępowania według zasad Ewangelii, Ciebie prosimy. Słuchaj nas z Wami. Szkoda, że nie mamy wieczerzy wigilijnej, ale jak widzimy, pandemia dalej szaleje, tak można powiedzieć. Dotyka ona w dalszym ciągu wielu ludzi, w tym kapłanów, siostry zakonne. Wielu z nich wyszło. Oprócz świętej pamięci księdza Igora. Obecnie mamy jeszcze niektórych też w szpitalu.
Dlatego starajmy się na miarę możliwości być trochę ostrożni. Nie zawsze to się nam udaje. Tak dzisiaj myślałem, że chyba pierwszą taką ofiarą diecezji to byłem ja, ale przywiozłem tego wirusa gdzieś pewnie z tego 25-lecia seminarium z Wurzela. Potem padła katedra. Proszę zrozumieć nas, że SMS-u nie możemy połączyć do autobusu. Druga sprawa, po spotkaniu bardzo prosiła za zapomnę, wzajemna pomoc, kapłaństwo. Aby ta miłość rozpalała nas wszystkich. Aby mimo dystansu byliśmy blisko. Aby mimo maseczki dzieliliśmy się uśmiechem. Szczęść Boże.